Cześć! Na kanale Widorejestratory24.pl przez 10 lat jego istnienia opublikowaliśmy już ponad 1400 filmów. Zdecydowana większość z nich to road testy, czyli rzeczywiste nagrania z niemal każdego wideorejestratora, który przez cały ten czas przewinął się przez WR24. Na kanale znajdziesz też prezentacje, recenzje, filmy instruktażowe, poradniki, czy na przykład rankingi najlepszych kamer samochodowych. Ale takiego filmu, jak za chwilkę zobaczysz, jeszcze na tym kanale nie było. Otóż dzięki zaproszeniu 70mi oraz polskiego przedstawicielstwa tej marki otrzymałem niepowtarzalną okazję wyjazdu do Chin, by zobaczyć na żywo i co ważne, sfilmować cały proces produkcji wideorejestratora od A do Z, czyli od takiej malutkiej płytki drukowanej, elektronicznej, po gotowe, skompletowane i fabrycznie zafoliowane pudełko z kamerą oraz wszystkimi akcesoriami. Zapraszam Cię zatem w daleką podróż do Huizhou w prowincji Guangdong, nieopodal Shenzhen w Chinach i do zobaczenia, jak dokładnie powstają takie hity jak A810, A500S czy A200. Zapraszam! Już od 10 lat tylko sprawdzone kamery samochodowe prezentuje Dawid Lorenz z wideorejestratory24.pl. W mojej głowie słowo fabryka kojarzy się z ogromnym konglomeratem i dymiącymi kominami. Tymczasem produkcja wideorejestratorów 70mi przebiega w niepozornym, czteropiętrowym, prostokątnym budynku. Jednak to tylko pozory, bo jego łączna powierzchnia to aż 13 tysięcy metrów kwadratowych, a dzienna wydajność zakładu to około 5 do 6 tysięcy sztuk wideorejestratorów dziennie. Dziennie! A jest to jedna z dwóch fabryk wykorzystywanych przez 70mi do produkcji wideorejestratorów. Przed wejściem do obszaru produkcji obowiązkowe przebranie w gustowy fartuszek i czapeczkę. Po co? Aby zminimalizować ryzyko przedostania się do procesu produkcyjnego kurzu i innych niepożądanych cząsteczek z ubrań, włosów, ciała itd. Jeszcze tylko przejście przez specjalną komorę odkurzającą i możemy rozpocząć zwiedzanie pierwszego etapu produkcji. Pierwszym etapem jest przygotowanie płyty głównej, PCB. Taka płyta stanowi swoiste serce wideorejestratora. Płyty te przygotowane są w technologii SMT. Najpierw specjalne maszyny wycinają i przygotowują do montażu cztery płytki jednocześnie, czyli serce dla czterech wideorejestratorów. Kolejna maszyna taśmowo nanosi na płytki rozmaite elementy elektroniczne. W następnym kroku płytki przechodzą przez tzw. reflow oven, czyli tłumacząc dosłownie, piec rozpływowy. W uproszczeniu chodzi o to, żeby naniesione na płytkę elementy w tym piecu niejako przylutować na stałe do płytki. Następnie następuje pierwsza zautomatyzowana weryfikacja przez maszynę automatycznej inspekcji optycznej. Maszyna ta fotografuje płytkę i analizuje jej obraz, weryfikując, czy wszystkie elementy znajdują się we właściwych miejscach. W końcu gotowy plaster z czterema płytkami trafia w ręce człowieka. To właśnie ludzkie oko finalnie weryfikuje dzieło wyplute przez zautomatyzowaną maszynę i przepuszcza je, lub nie, dalej. Skoro na jednym plastrze mamy cztery płyty główne, czyli bazę dla czterech egzemplarzy wideorejestratorów, należy je rozdzielić. Robi to rzecz jasna maszyna. Rolą człowieka w tym procesie jest oczyszczenie płytek z pyłu i przekazanie gotowych, pojedynczych płytek do kolejnego etapu produkcji. Drugi etap produkcyjny to przede wszystkim testowanie wyprodukowanych wcześniej płyt głównych. Każda płytka przechodzi przez co najmniej kilka testów. Testy weryfikują, czy płytki są kompletne i sprawne, czy działają zgodnie z założeniem i nie wykazują żadnych anomalii. Dzięki temu pierwsze śliwki robaczywki są odrzucane z dalszego procesu, a do kolejnych etapów przechodzą tylko sprawne egzemplarze. Testy są w dużej mierze zautomatyzowane i przeprowadzane przez specjalne maszyny oraz komputery z dedykowanym oprogramowaniem. Rolą człowieka na tym etapie jest głównie umieszczanie gotowych komponentów w maszynach testowych lub podłączanie płytki do komputera diagnostycznego, który wykonuje niezbędne testy. Cała produkcja i wszystkie etapy nadzorowane są przez system MES,
Jest to system zarządzania procesem produkcji, który nadzoruje planowanie materiałowe, monitoruje i gromadzi dane dotyczące wydajności każdego etapu, linii produkcyjnej, a nawet pojedynczego pracownika. MES monitoruje także procesy testowe i raportuje odchylenia od normy. Dzięki temu personel zakładu może szybko zareagować i skorygować procesy. Płyty główne mamy przygotowane i przetestowane, zatem czas przejść do kolejnego etapu, czyli do linii montażowej. W tym procesie elektroniczna płyta główna jest ubierana niejako w dodatkowe komponenty oraz plastikową obudowę, w efekcie czego powstaje gotowe urządzenie, czyli wideorejestrator. Tutaj produkcja przenosi się na taśmę, dosłownie, a osoby na poszczególnych stanowiskach odpowiadają za montaż innego komponentu. Jak zapewne zwróciliście uwagę, w początkowych etapach produkcji główną rolę grały zautomatyzowane maszyny przy relatywnie niewielkim udziale człowieka. Na etapie montażu role się odwracają i to właśnie ludzie grają pierwsze skrzypce przy dyskretnej asyście maszyn i komputerów. Najpierw do plastikowej obudowy mocowany jest wyświetlacz. Następnie do obudowy trafia płyta główna PCB, której przygotowanie widzieliście w poprzednich etapach. Na kolejnych stanowiskach dołączane są kolejne komponenty, m.in. moduł obiektywu czy akumulator zasilający urządzenie. Tylna część obudowy jest przykręcana, a następnie przyklejana jest szybka na wyświetlacz. Na końcu specjalna zaciskarka hydrauliczna na około 10 sekund dociska tę szybkę do obudowy, żeby zapewnić jej solidne mocowanie. W tym momencie wideorejestrator jest w zasadzie gotowy. Jednak przed przekazaniem go do kolejnego etapu przeprowadzane są dodatkowe testy, aby upewnić się, że sprawność i funkcjonalność każdego złożonego egzemplarza nie odbiega od normy. W ramach tych testów gotowe urządzenia podłączane są do szeregu maszyn i komputerów diagnostycznych, które kolejno weryfikują sprawność modułów Wi-Fi i GPS. Swoją drogą to fascynujące, że sygnał GPS można skutecznie zreplikować i zasymulować wewnątrz budynku. Funkcjonalność urządzenia, czyli podłączenie wideorejestratora do komputera diagnostycznego, który testuje rozmaite funkcje i sprawność urządzenia. Jakość obiektywu i optyki. Tutaj kamera wkładana jest do specjalnego urządzenia, wewnątrz którego obiektyw kamery rejestruje specjalnie przygotowany wzornik. Następnie komputer weryfikuje zarejestrowany przez kamerę wzornik pod kątem kontrastu, ostrości czy kolorów. Innymi słowy, jeżeli obiektyw kamery okaże się wadliwy i zarejestruje błędnie wzornik, maszyna to wychwyci i odrzuci dany egzemplarz. Mikrofon i głośnik. W tym procesie kamerka wkładana jest do specjalnej szuflady, wewnątrz której testowany jest mikrofon i głośnik wideorejestratora. Finalnym testem przed kolejnym etapem produkcyjnym jest tak zwany Temperature Aging Test. Krótko mówiąc, każdy egzemplarz jest podłączany do zasilania na około 2 godziny, aby rozpoczął normalną pracę, tak jakby był zamontowany i zasilany w każdym samochodzie. Wreszcie wkraczamy w finalną fazę produkcji, czyli proces kompletacji, pakowania i przygotowania do wysyłki. Na gotowe i przetestowane wideorejestratory naklejane są etykiety z numerem seryjnym, które następnie są skanowane i wprowadzane do centralnego rejestru. Zrywanie świeżej folii zabezpieczającej z ekranu to chyba najbardziej satysfakcjonująca czynność przy obcowaniu z jakimkolwiek fabrycznie nowym urządzeniem elektronicznym, nieprawdaż? Nakładanie takiej folii w fabryce odbywa się rzecz jasna maszynowo, ale co ciekawe, na sąsiednim stanowisku robione jest to także ręcznie. W końcu przechodzimy do etapu kompletacji, czyli wkładania do pudełek elementów zestawu, weryfikacji numerów seryjnych itd. itd. Każde pudełko po skompletowaniu wszystkich elementów jest precyzyjnie ważone, aby upewnić się, że niczego w nich nie brakuje.
Następnie pudełka wkładane są do automatycznej foliarki, owlekającej pudełka przeźroczystą folią, która w kolejnej maszynie pod wpływem wysokiej temperatury kurczy się. I tak oto powstaje finalny produkt, czyli kompletne, fabrycznie zapakowane i zafoliowane pudełko z kamerką i akcesoriami. Aczkolwiek, przed tym pudełkiem jeszcze długa droga, zanim trafi do Twoich rąk. Kartony zbiorcze, do których pakowane są pojedyncze pudełka, drogą lotniczą lub morską trafiają do magazynu polskiego dystrybutora. Stamtąd do magazynów w sklepach detalicznych, takich jak wr24.pl. A stąd wreszcie konkretne egzemplarze trafiają do końcowych odbiorców. I jak Twoje wrażenia? Przyznam szczerze, że dla mnie to był mój pierwszy raz. Znaczy, pierwszy raz w życiu miałem okazję zobaczyć tego typu zakład produkujący elektronikę użytkową w tej skali. Tym samym nie mam porównania, ale to, co mnie szczególnie zaskoczyło, to przede wszystkim ta ilość, szczegółowość i automatyzacja tych wszystkich testów jakościowych, jakim poddawane były kamerki oraz poszczególne komponenty na właściwie każdym etapie produkcji. Poniekąd pocieszające jest także to, że wciąż za sporą część procesu produkcji odpowiadają żywi, prawdziwi ludzie, a do całkowitej automatyzacji i robotyzacji jednak wciąż dość daleko. Zapytałem też, jak długo trwa wyprodukowanie pojedynczego egzemplarza kamerki, od płytki drukowanej po gotowe pudełko. Jak sami widzieliście, najpierw przygotowywane są komponenty elektroniczne, następnie jest etap montażu, a na końcu pakowanie. W międzyczasie te wszystkie testy i weryfikacja jakościowa. Odpowiedziano mi, że cały ten proces dla jednego egzemplarza rozkłada się na co najmniej 2 do 3 dni. To, co widzieliście, to oczywiście wyrywkowe ujęcia z pojedynczych linii produkcyjnych, a tych równoległych linii jest kilka. Więc co wprawniejsze oko zapewne zauważyło, że na każdym ujęciu był w danej chwili inny model wideorejestratora. Tu 810, tam A500SK, a do kartonów na końcu były pakowane A200. No cóż, to chyba tyle. Wizyta w Chinach była dla mnie fascynującym doświadczeniem. Dlatego dziękuję jeszcze raz marce 70mi oraz polskiemu dystrybutorowi za organizację tego wyjazdu. A tymczasem komentarze są Wasze, Twoje. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Cześć! Wideorejestratory 24.pl mają już 10 lat. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, szukaj więcej w społecznościówkach i na naszej stronie internetowej.